Ciekawa sytuacja, kiedy ktoś jechał motocyklem pod wpływem alkoholu, prawdopodobnie nie był sprawcą, ale brał udział w wypadku i oczywiście zabrana została mu tylko kategoria A, a jakimś cudem pozostawiona kategoria B. I czy będzie musiał robić badania lekarskie i psychotechniczne za jazdy pod wpływem alkoholu lub stanie nietrzeźwości, ponieważ widz dokładnie nie określił, ile tych promili czy miligramów miał. Witam serdecznie, panie Dariuszu. Zwracam się do pana z pytaniem, ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Być może pan pomoże mi w moim problemie. We wrześniu ubiegłego roku stałem się ofiarą wypadku komunikacyjnego. Prowadząc motocykl, zostałem uderzony przez samochód. Niestety byłem pod wpływem alkoholu. Kilka tygodni temu sąd orzekł wobec mnie wyrok pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów jednośladowych na okres 3 lat. Jednocześnie zachowałem prawo jazdy kategorii B. Zgodnie z zaleceniami sądu udałem się do Wydziału Komunikacji. Prawo jazdy kategorii A nie zostało mi odebrane po wypadku. Posiadam kategorię A i B. Pani w Urzędzie Komunikacji poinformowała mnie, iż bym mógł wyrobić dokument z samą kategorią B. Muszę się zgłosić do WOMP oraz wykonać psychotesty, czyli zrobić badania lekarskie i badania psychologiczne w pracowni psychologii transportu. Czyli dokładnie to samo, co w przypadku ponownego starania się o prawo jazdy, które zostało zabrane po użyciu alkoholu. I widzę, że mój widz dalej nie rozumie, że jemu też zostaje prawo jazdy zabrane za jazdę po użyciu alkoholu. Czy spotkał się pan może w swojej karierze z podobnym przypadkiem? Czy konieczne jest wykonywanie całej procedury w mojej sytuacji? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam. No, jeszcze tam taki mały komentarzyk do tej kategorii A i niezabranej B. Przypuszczam, że no mimo wszystko widz jako kierowca miał dobrą reputację, zdarzyło mu się to po raz pierwszy, pokajał się. Czasem się zdarza, że już sądy dają takie wyroki, szczególnie w stosunku do kierowców zawodowych, ale zapamiętaj, zdarzy się to może tylko raz, prawda? W czasie recydywy dostajesz w łeb i tyle, czyli przykładowo miałeś kategorię B i C, no jechałeś po pijaku nie ciężarówką, tylko osobówką, no zabierają ci B, ale zostawiają C ze względu na to, żebyś miał z czego żyć. Także przypuszczam, że widz nie utracił tylko dlatego prawa jazdy kategorii B, bo była ewidentna wina kierowcy drugiego pojazdu, no oraz miał nieposzlakowaną opinię. Natomiast, no bądźmy szczerzy, nie zmienia to faktu, że trzeźwy podczas jazdy nie był. Być może gdyby, no mimo wszystko trzeźwy był, to do tego nieszczęścia by nie doszło, ale nie mi spekulować, jakby to tam, co by było, gdyby było, prawda? I w tym momencie, na podstawie artykułu 75 ustęp 1 ustawy o kierujących pojazdami, masz ją tutaj, to zielone, prawda? I zacytuję ci po prostu brzmienie ustawy, no bo co tutaj będę wyważał otwarte drzwi. Badaniu lekarskiemu przeprowadzonemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwanemu dalej badaniem lekarskim podlega i w punkcie 4 ładnie czytasz, kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. No, trudno tutaj zaprzeczyć, że pojazd silnikowy to jest motocykl, prawda? I podobny artykuł dotyczy również badań psychologicznych i abyś zrozumiał, jest to postępowanie niezależne od wyroku sądowego. I to ten artykuł psychologiczny również jest w tej ustawie o kierujących pojazdami. No co ja bym zrobił? Nie szukał tutaj, że tak powiem, dziury w całym. Szybko wykonał te dwa badania, czyli lekarskie i psychologiczne. Wyciągnął wnioski z zaistniałej sytuacji. No i jeżeli dalej widzowi nie przejdzie za 3 lata ochota na jeżdżenie motocyklami, no zacząłbym starania o odzyskanie prawa jazdy kategorii A, ponieważ po 3 latach niestety będzie musiał zdawać egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Także na tym kończę. Jeżeli miałeś taką sytuację, skomentuj to wideo, no jak sąd
zrobił to w Twoim przypadku, czy musiałeś zrobić oba badania. No wiem, że raczej będziesz musiał, ale każdy przypadek jest troszeczkę inny. Także bye bye, koniecznie skomentuj to wideo, zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu.